Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj zaczniemy sobie rozmawiać na temat innego świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Powieść ta należy do żelaznego zestawu tekstów, które opisują nam zmagania jednostek, które zostały poddane presji dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Z jednej strony mamy Tadeusza Borowskiego z jego opowiadaniami, z drugiej strony mamy Gustawa Herlinga Grudzińskiego i Inny Świat. Gdzieś tam mieści się również Hanna Kral ze Zdążyć przed Panem Bogiem. No i kiedyś jeszcze wśród lektur szkolnych można było znaleźć medaliony Zofii Naukowskiej. No więc mamy do czynienia z literaturą poważną, z literaturą momentami wstrząsającą, z literaturą, która stawia pytania dotyczące miejsca jednostki w systemie historii, stawia pytania dotyczące tego, jak człowiek pojedynczy może uchronić się przed miażdżącym walcem totalitaryzmów, które rozjeżdżały ludzi całymi milionami. Gustaw Herling Grudziński napisał książkę pod tytułem Inny Świat, bazując na swoich własnych doświadczeniach. Można więc założyć, że po części Inny Świat należy do tak zwanej literatury faktu, aczkolwiek jest to poważne uproszczenie, ponieważ Gustaw Herling Grudziński, nie można go nazwać reportażystą, nie można go nazwać takim zbierającym tylko i wyłącznie wspomnienia byłym więźniem, ponieważ on ma o wiele bardziej ważne rzeczy do powiedzenia i do udowodnienia. Ale zacznijmy od początku. Gustaw Herling Grudziński znalazł się w łapach sowieckiego systemu bolszewickiego systemu za sprawą dwóch, zdawać by się mogło, banalnych okoliczności. Po pierwsze, jeden z członów tego nazwiska, Gustaw Herling Grudziński, skojarzył się Rosjanom z niemiecko brzmiącym nazwiskiem Göring, a Göring to oczywiście był jeden z najważniejszych przywódców III Rzeszy Niemieckiej, a po drugie, Gustaw Herling Grudziński miał wysokie, eleganckie oficerskie buty, a został przyuważony przez radzieckie służby, przez NKWD w momencie, gdy chciał przekroczyć granicę radziecko-litewską. Został aresztowany, był więziony w kilku miejscach, był przesłuchiwany. No i mechanizmy tego przesłuchiwania również są opisane w Innym Świecie. Finalnie został skazany na 5 lat pobytu w obozie pracy, czyli w łagrze w Wiercewie, ale w roku 1942 na mocy układu Sikorski-Majski, tutaj odsyłam Was do kontekstów historycznych, ci, którzy orientują się w historii, to doskonale wiedzą, o co chodzi, to w 1942 roku na mocy tego układu właśnie Gustaw Herling Grudziński miał wyjść z obozu w Wiercewie, ale nie poszło mu zbyt łatwo, musiał podjąć strajk głodowy. I dzięki tej właśnie nieugiętej postawie udało mu się wraz z armią generała Andersa opuścić ten wschód i przedostać się szlakiem armii generała Andersa na zachód Europy. W Inny Świat pisał przez mniej więcej rok, od 1949 do 1950 roku, będąc w Anglii, i tam opisał swoje doświadczenia obozowe, swoje doświadczenia łagrowe. Książkę przetłumaczono na kilka języków i odniosła ona sukces, odniosła ona sukces, zdobyła uznanie, i mogła mogę chyba zaryzykować stwierdzenie, że mogła być takim kubłem zimnej wody dla tych wszystkich Europejczyków, intelektualistów i innych tego typu ludzi na zachodzie Europy, mogła być kubłem zimnej wody, ponieważ Gustaw Herling Grudziński pokazał z całą bezwzględnością koszmar systemu komunistycznego. A na zachodzie Europy różnego rodzaju intelektualiści, chyba przede wszystkim francuscy, wierzyli w dobrodziejstwo Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. A Gustaw Herling Grudziński stworzył nam tutaj połączenie ostrzeżenia przed totalitaryzmem z diagnozą tego właśnie
totalitarnego systemu spod znaku sierpa i młota. No i oczywiście napisał jedno wielkie, potężne oskarżenie tej ideologii i chyba w ogóle ideologii jako tej siły, która jest w stanie zniszczyć człowieka w imię wyznawanych przez daną, promowanych i wyznawanych przez daną ideologię zasad. Okej, jedźmy dalej. Można sobie pomyśleć, że Gustaw Herring Grudziński stworzył dzieło należące do literatury faktu. No i tak i nie. Z jednej strony, z innego świata dowiemy się naprawdę bardzo wiele na temat życia w łagrach sowieckich. Stąd mamy bardzo drobiazgowe opisy reguł i realiów obozowego życia. Mamy dokładne dane, mamy przytaczane procenty, mamy słownik łagrowy. No tutaj Gustaw Herring Grudziński zbliża się poziomem dokumentalizmu do poziomu takiego historyka zaangażowanego w odtwarzanie tych koszmarnych warunków. Ale z drugiej strony Gustaw Herring Grudziński w innym świecie splata ze sobą trzy różne warstwy. Mamy warstwę biograficzną, no, czyli ta warstwa, która zajmuje się, w której odnajdziemy odtwarzanie losów narratora, no którego oczywiście połączymy natychmiast z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, narratora, który staje się takim kronikarzem sowieckich łagrów. Mamy warstwę psychologiczną, ponieważ Gustaw Herling Grudziński w odróżnieniu od Tadeusza Borowskiego próbuje wniknąć w psychikę więźniów i zastanawiać się nad tym, jakie mechanizmy doprowadziły do takich, a nie innych zachowań. No i mamy jeszcze warstwę filozoficzną, która też się pojawia w innym świecie i ta warstwa filozoficzna, tak no, bardzo upraszczając, ta warstwa filozoficzna próbuje wytłumaczyć mechanizmy, które doprowadziły do zaistnienia takiego właśnie innego świata. Więc nie sposób rozpleść tych trzech przeplatających się ze sobą nurtów, albo tych trzech nitek splatających się ze sobą. I w sumie bardzo dobrze, ponieważ Gustaw Herling Grudziński dokonuje rzeczy bardzo ważnej. Otóż przenosi on nam rozważania dotyczące swojej własnej biografii na problemy ogólnoludzkie, problemy chyba wiecznie aktualne, obym się mylił, ale obawiam się, że inny świat będzie chyba w każdym wieku mógł nam zapalić takie czerwone lampki w głowie i będziemy mogli się zastanawiać, czy przypadkiem nie zmierza nasza cywilizacja albo jakieś społeczeństwo, jakiś kraj, państwo w stronę takiego innego świata. A w ogóle skąd tytuł Inny Świat? No tutaj to jest bardzo prosta zagadka. Gustaw Herling Grudziński sięgnął sobie do słów Fiodora Dostojewskiego. Słowa te pochodzą z tekstu właśnie Dostojewskiego pod tytułem Zapiski z martwego domu. Dostojewski w tym właśnie tekście przedstawił warunki życia na Syberii, gdzie sam spędził mniej więcej 4 lata na katordze. A cytat, który sobie wyciągnął Gustaw Herling Grudziński i zmajstrował z niego motto do swojego własnego tekstu, brzmi tak. Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny. Tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy. Tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto niezapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać. I to są słowa Dostojewskiego, aczkolwiek te same słowa mógłby z powodzeniem napisać nam Herling Grudziński. No ale że Dostojewski napisał je wcześniej, no to Gustaw Herling Grudziński sięgnął po te słowa i opatrzył tymi słowami swój tekst. Skąd inny świat? No to poświęcę temu zagadnieniu chyba oddzielny materiał, ale teraz tylko zapowiem, że ten inny świat to jest świat, który otwiera się za drutami łagru. To jest świat, w którym panują zasady tak zwanego odwróconego dekalogu, czyli wszystko to, co w świecie ludzi wolnych nie uchodzi, wszystko to, co w świecie ludzi wolnych jest moralnie złe, nieuczciwe, barbarzyńskie, to w innym świecie, który opisuje Gustaw Herling Grudziński, jest dopuszczalne,
a nawet bym powiedział mocniej, jest właściwe, żeby jak najdłużej przeżyć. Więc w następnym materiale już wejdziemy z butami do innego świata, a teraz na dzisiaj to już wszystko.